poznało. Cześć. Siema, już, już wam daję. Można by było zdjęcie z wami? Zdjęcie. O kurde, za... A wy z Jarkiem przyjechaliście, czy jak? No Jarek to jedzie. No, nie może dojechać. No, nie może dojechać. A ty jesteś cienki. No tak. No ja w leku. Kurde. Coś chcesz ode mnie? Czy ja coś chcę? Kalendarze chcesz? Masz? Nie, mam już kalendarze. Masz. Plakaty masz? Plakatów nie mam. Nie, no, spokojnie. Zaraz od razu. Już, o. Spokojnie. Chcecie plakaty? No pewnie. To już wszystkie tutaj. Pewno, a co, Jarek pewno tu przyjedzie, co? Na Jarka ciekawie, wiesz co, dzwoniłem do niego z pół godziny temu, mówił, że będzie za 20 minut. A mi powiedział, że za 10. A, no. Że za 10 i że za biletami nie musi czekać, nie? A to teraz dzięki wielkie. Ja ci dam jeszcze ten, wlepy, bo nie masz, nie? Ja niestety. No bierz je sobie, to, są, to, to jest dla was. Dzięki. I jeszcze te kalendarze. Bo ty cienki masz, nie? Ja mam. No. Ale wiesz co? Ty musisz nazwę kanału zmienić. Co? Na jaką? Na zatarty KTM. Na przycierka. A ja w przyszłym roku na przycierka. Jak będę ogon przycierał. No, można, śmiało. Dziękuję bardzo. Kalendarz? No już daję. I kalendarz. Wyglądasz, można? Można, można. Co? To kiedy cienki na osówkę jedziemy? Tego pana od transport, tylko trzeba męczyć i wtedy można jechać. No. Na żurok. No to jest to blisko. O. Będziesz miał na konkurs? Ale tak dużo? No, no na konkurs, nie chcesz? Macie, kurde. Co? Super. Ale to rozdajcie sobie, podzielcie się, dobra? Czy ty może kalendarzek jeszcze jeden? No. Super. Dobra. Dziękuję bardzo. Co, starczy wam? Macie wszystko? Możemy zdjęcie? No, zdjęcie, dobra. Starzysta będzie. Ja sobie wezmę pana. Jak masz na imię? Piotrek. Paweł. Paweł? Patryk. Patryk? Kamil. Kamil? Kacper. Kacper. Ekipa z Sulmierzyc. No. Jak? Ekipa z Sulmierzyc. Sulmierzyc, tak? A, pod Bełchatowem. Taki kawał drogi przyjechaliście? No. To na Magawata pisze. No. 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 Ile? 8 kilometrów jest? O, tacy to mają. My mamy ile? 230, 220. 280 czy 300? No. Ode mnie? Na taką imprezę to co to jest? Ty, to tutaj teraz jest stanowisko Blegopsa i Cienkiego na razie. Aha, przy KTM-ie. No właśnie, tak. Przez moment było na tym, na Husqvarnie. No to zdjęcia? Czaskacie? No. Wszyscy razem. Wszyscy razem. Cienki, chodź też, to co zrobimy razem, tylko ktoś by musiał zrobić. Tak? Też się dołączę. No to dalej. Trzeba coś zrobić tutaj, wymodzić. Nie wiem, weź czy tak. Weźcie, w tamtą, gdzie? Może pod ten napis, co? Będzie tak już ciekawe. Dobre będzie. Dobre będzie? Dobre będzie? Weźcie bliżej, bliżej. Bliżej. Plastusie możecie zrobić. Ale kto robi plastusie? Róbcie, no. Zrobić jeszcze moim telefonem? Ale sesja. O kurde, patrz. Kamerzysta potem mi wyślesz, dobra? O, patrz. Dawaj, nie wiadomo, w który obiektyw się patrzy. No właśnie. Siedź. Siedzi? Ale bomba. Ale bomba. O, gdzie jesteś? O, za 21. O kurde! Nie mogliśmy się znaleźć. Od 12. Szukamy, ja tak się rozglądam. No to mogłeś napisać, że już jesteś. Napisałem. Gdzie? No patrz. Daj
pytam, czy jesteście już na targach. Wątki, bo nie można znaleźć. Co? Wątki na jakimś Instagramie będą? Czekaj, dam ci mojego Instagrama, dodaj sobie. Kurde. Dobra, tam bardzo się spotkaliśmy. Poczekaj, tu muszę jednemu pisać, jestem przy KTM-ie. No, bo najpierw po prostu jest no. No jeszcze tylko te, Dave'y. Dave'y. Jarek nas spierdolił dzisiaj. Miał być w mysku. No i to ja. Nara. Wyjść na cokolwiek. I teraz się przypomni, że mam fajnie robić. No. No dawaj, a, jest. Ale zasięgu nie było. Dawaj, gdzieś wodkę. Co? Tak? Ty też dawaj. Dawam trzech kurków, o tako. Dobra, to już twarz, no, tak, już twarz na YouTube'ach będzie. No, to teraz uważaj na policjantów. Hej, ale ja tylko reprezentuję Cienkiego, a tak naprawdę jeździ ktoś inny, no tak? No właśnie, ja jak jeżdżę, to na przykład fotomontaż jest robiony. No o, i ja tak naprawdę w Legopso nie jeździ, ja tylko książki czytam i przekazuję. Wszystko to, co się wydarzyło, książek. Jest produkcją filmową. Tak, co mi się przyśni, zaraz robię film, coś tam, wycina mnie to, tamto, taki fotomontaż to jest. No, no. Montażysta, tak? Montażysta, no. Przejęliśmy stoisko. Peter, trochę tu poczekamy? Poczekamy tu trochę? No nie wiem, bo nie wiem, tam do Jarka czy kurde. Ja już dzwoniłem. Jeszcze raz. Dzwonimy. Dzwonimy do Jarasa, przyoczymy na niego. Wszyscy są. Tyłek mu zjechaliśmy już 55 razy. Porobiliśmy sobie zdjęcia. A wy jesteście wszyscy razem, czy osobno? Nie, ja jestem osobno. Osobno. A jak masz na imię? Szymon. Szymon. A przyszedłeś do Cienkiego, czy do Legopso, czy do obydwu? Do obydwu oczywiście. Do obydwu. ale wszystko, do kogo przyszedłeś i słucham. Słucham. A ten, a wlepki masz? Dałem ci, czy nie? Dałem. Dobra, dobra, dobra. Ale wiecie, że on nie odbiera? Ja. Wiesz co, oni chyba zasnęli w KFC. Aż muszę się soku chyba napić. A właśnie, którą potem stronę wracacie? Znaczy wiesz, ja tu mogę być, bo tu mi pasuje i na Husqvarnie mi pasuje, nie? Ale wiesz, jak już się skończą dalej, to w którą stronę? Husqvarnie? Na parking i na Wrocław. Na Toruń, na Wrocławę. Zupełnie w drugą. No. Myślałem, że może wszyscy na jakieś jedzenie skoczyć gdzieś do McDonalda czy coś. Na kawę możemy, ale to... Tylko, że i tak mamy w różne strony. My i tak, bo my nie jedziemy, a w części autostradą jedziemy, a potem wiesz takimi pierdmykami, a potem na autostradę. Bo pierdz nas krótny, nie? Dlatego byliśmy tu bardzo szybko, nie? No w sumie 260 km zrobiliśmy 2 godziny 10 minut. Bardzo szybciut. No. Oj Jarek, Jarek. Oj, Dave'y. A to wiecie co, to wszystko przez kipera pewnie, nie? Zamulał. Zamulał. No, Jarek, chłopacy mieli być o 12, nie? My już czekamy tu, wiesz, w kolejce na wjazd na parking, dzwonię do tego. Jak tam sytuacja? No, my właśnie wyjeżdżamy. Aha, czy jeszcze z domu nie wychodzi? No, już się zbieramy, dokładnie. A miał być na 13. A mi widać, że na 12. No. Nie, na 13, już od... Dwóch, trzech dni miało być, że na 13. Ale nie poinformował, bo jakby na 13 tak było dobrze. No, jakby na 13 to i tak było dobrze. W korku nie staliście? No, jeszcze ten chciał przetrwalić naokoło, wjechać to jeszcze gorzej. To, my też tak zrobiliśmy. Chcą, że nie odbierać się tylko? Nie. Słuchajcie, wjeżdżamy do Wawy, nie? Wjeżdżamy tu już na targi, nie? Szukamy miejsca, nie? No, nie ma nigdzie ci... z obsługi, nie? Mówią, nie, dalej, no to mówię, kurde, gdzie my pojedziemy, nie? Do Szczecina, czy gdzie, nie? No i dobra, nie? I mówi ten Piotr, mówi, skręć w prawo, patrz tu, ale zakaz jest. O kurwa, ale patrz, zobacz, pełno samochodów, to dzisiaj odpuszczają. My tam wjeżdżamy, patrzymy samochód Straży Miejskiej i wszyscy wlepy dostają, nie? I się go pyta Piotr, nie? No, mówi, lepiej jedźcie, mówi, bo zaraz też wlepkę dostaniecie, nie? No i pojechaliśmy i tu wjeżdżamy. Jakoś się udało, nie?
i ochroniarz do nas podchodzi i mówi, wy VIP-y czy tak tylko? A ja mówię, putak, putak. A on mówi, to nie możecie wjechać, ale wiecie co? Wypieprzyli mnie dzisiaj z pracy. No. Mam to w dupie. Wjeżdżajcie na VIP-a. Dobre, co? Takie coś nam się przytrafiło. Dobra taka przygoda, historia, ale szkoda chłopaka, bo go z pracy wywali. Ty, tylko wiesz co, jedno żałuję, nie? Że nie mogliśmy tu z motocyklami przyjechać i poświrować trochę, wiesz? A tutaj? No, trochę na kole, trochę powiem to. Powiem ci, że chyba by nas szybko wywalili. No, ale wiesz, może by tam, ale, wiesz... Takie 5 minut zabawy. 5 minut zabawy, nie? Trochę upalania. Nikomu by nie zaszkodziło. No. Wózów akurat dotarty, to może... Dotarłeś? Tak, on już po remoncie już tam z garażu go wyciągnąłem, już był dotarty. Już ma 10 motogodzin. No, już. Trzeba olej wymieniać. 0-1. Zresztą? Fosfaku, okej? Fosfaku, okej? Cienki ma wprawę. Siema. Chcecie plakaty wlepy? Pewnie. Już daję. Mam 3 plecaki, kurde. Tu są jakby co? Plakaty, nie? Tu już tak na wystawkę dałem. To są wlepy. No! A co? Dzięki! No rozdasz tam na dzielni, nie? Dobra. Prestiż już jest. Tak? No. A czym jeździć, jak masz na imię? Bartek, DT125R. Oho, Yamaha. No. Widzisz, ja się tak poznaję na motocyklach pomału. A jest projekt Krasnoduro? Czekamy na niego. Zawinął w akcji z Dave'em i Kipperem, nie? Tak? Ale no. Ogólnie oni będą tam na C01, czy gdzieś tutaj będą się kręcić? Mówiłem mu, że będziemy albo na Husqvarnie, albo na KTM-ie. Dobra. A tu cienkiego znasz? No pewnie. A tu oni będą? No już mieli być 2 godziny temu. No właśnie, wchodzimy, godzinę. Ale my tu będziemy za nimi czekali, nie? Aha, okej. A oto zostaną. No. A ten nie będzie wystawcą? Nie. Tu się wystawiamy, zobacz. Jarek tu to już jest. Jest? Idzie. Gdzieś nas będzie szukał. To z nim zrobię wlew czy hit też. To razem zrobimy. I co, jak kanał ci się widzi, czy? Który? No, mój na przykład. No, super, normalnie. Tak? Coś, jakieś nowości wprowadzić, zmienić? W zasadzie, no, w sumie to ja bym jeszcze, już nic nie wprowadzał, tylko jakbyś zrobił taką jakby prezentację tej Husqvarny, tak powiem, jakby... Aha, kurde, no na tym to się najgorzej znam. Co? Więcej mogę wyjaśnić, jak na kole jeździć, niż tą Husqvarnę. No, też, albo jak ten... Stopala robić. A. O, to ja ostatnio przez kierownicę przeleciałem. Ja też, ale ja też. Przez rzeczkę, ty przez rzeczkę. Jak się wbiłem w tą rzeczkę, ja kurde poszedłem jak kuna nogi w powietrzu. Dopiero jak zobaczyłem z Dominika kamery, jak to wyglądało, to było zawodowe. A ty jeździłeś też na Jarka, tym niosące, tak? Mhm. To jak to wnoszą porównywalnie? Do czego? No, do twojego tego 25. Wiesz co? Szczerze? No. Czterosobem się dużo wygodniej jeździ, nie? I to ma troszkę może mniej mocy. No troszkę... właśnie jak z mocą, czy to jest... Nie, powiem ci, że tak, że 250, 450 nie różni się praktycznie niczym, tylko maksem, nie? Mhm. Jak będziesz chciał tam kręcić ono, to 250 ci się wykręci, nie wiem, do 130, 140, 450 do 160. Ale te takie pierwsze, wiesz, 0,80 to jest to samo. I 250 jest bardziej zwinna, możesz sobie ją bardziej obrócić, wiesz, pomiędzy drzewami, a 450 ma coś takiego, że ona nie lubi skręcać. Ona nie lubi skręcać, ale wiesz co, powiem ci, że zawsze cię ze wszystkiego wyprowadzi, tak, większa pojemność. Dużo ratuje, nie? A tak po DT to lepiej wchodzić 125 z crossa w dwusuwie, czy 250 czy 4-osuwie? Wiesz co, 250 4-osów, to ja ci radzę. Tak? Będziesz wszechstronnym ja riderem. 250, ale będzie wszechstronny. Na kole polata,
na torze po lata. A jeździłeś już? Czy no ja ten też 125. A, no to nie, to 254 osób. No. Bo 125 będzie cię denerwować, bo ona będzie miała muła, nie no. zawsze będzie chciała jechać, będziesz musiał ze sprzęgła cały czas. Tak. A 250 to... Wiesz, musi wejść w rezo, żeby to szło, nie? A to ciężko się przyzwyczaić do tego. 125 potem... to tylko... No. W sumie każdy jedzie też. I jedziesz, nie? A o tej Husqvarnie to co? Ogólnie, tak? Jaka no tak, tam... jak tam się sprawuje. Tam... No kurde, no ja ciągle mówię, no słucha mnie jak, kurde, nie wiem co. Jak bolek lolka. Naprawdę, jest, teraz jest dobrze. Jak założyłem te opony, te razorbaki, nie? To jest perfekcja, nie? I jeszcze pogrzebałem w zawieszeniu, patrz. Zawsze grzebałem przód, nie? Potem tył. Ale jeszcze ta śruba jest do regulacji. Ale w sensie tylko sztywność, czy jeszcze podwyższałeś ją? Wiesz co, teraz ją jakoś zmiękczyłem, tu na dobiciu, tu nie wiem, pokombinowałem coś po prostu, nie? Ale jeszcze ruszyłem tą śrubą. Teraz mam go takiego z tyłu miękkiego, nie, bo miałem twardy. I teraz jak tutaj mi się zmiękczył, założyłem te opony razorbaki, to po prostu no, jest zupełnie inna jazda. No słucha mnie, ten motocykl mnie zaczął słuchać po prostu. To może twardy. Wiesz co, ja bym szedł szczerze w KTM, bo 250 Husqvarny to nie wiem jak to chodzi, jak to lata. Tak samo jak KTM, jedno i to samo. No to... Wszystkie krosy to mam wrażenie, że one się tylko marką różnią, bo... Znaczy powiem ci, no ja mam ją nową i awaryjna nie jest, zależy jaki rocznik ktoś Husqvarny kupić, nie? Nie, no raczej to jest używanego, tak? No to słuchaj, jak kupisz poniżej 2016 rok, to tam już części, z częściami jest kłopot. Nie 15? 15, no. 16 to są te właśnie już nowe modele. Tak. No i ten projekt mówił, że te Husqvarny to tam te w ogóle inne klucze pasują do tych starszych. Tak, tak. No to jeżeli chcesz poniżej 2015, to odradzam. Mi też zawsze odradzali, nie? 2015 rok. Czyli KTM ci pozostał. No, albo Yamaha. Albo Yamaha. Ale ja bym... żałuję, że nie ma 200 albo 250 Yamaha w dwusuwie, bo tą detetką się spokojnie jeździ w sumie. A jaką wagę masz tego motocykla? Detetki ile waży? 125 kg. No widzisz. Czyli musisz iść w motocykl, który waży około 100 kg. I wtedy... Idź, ja kasy nie dam. I wtedy po prostu będzie ci dobrze. I na ucha będzie ci wszystko szło, nie? Dzięki. No powiedz sam, 100 kg motocykl, 105, to jest taka waga, gdzie... No szczerze powiedz, nie kłam. No szczerze, no co, no trzeba się starać trenować, a nie motocykl. Kurde, na wszystkim się da. Technika. Na wszystkim, no technika. A nie motocykl. Jeszcze raz technika. Dobra, ucinamy temat, technika. Dobra. Oglądaj Bregowco, cienkiego, cienki podjazdy na Pitala, dobrze? No. Zaraz ten. Oj, z tym projektem to są dzisiaj trzy światy.